W ostatnim czasie internet obiegł news, który może na zawsze odmienić branżę fitness taką, jaką znamy. Jak podaje m.in. portal BBC, YouTube zamierza wprowadzić nowe regulacje na europejskim rynku odnośnie materiałów z tematyką fitnessową. Według najnowszych informacji, młodzież do 13 roku życia nie będzie mogła oglądać takich treści. Natomiast dla starszych, ale jeszcze nie dorosłych nastolatków, będzie wprowadzony nowy algorytm który sprawi, że YouTube nie będzie proponował im więcej filmów z tematyki fitnessu, nawet gdy już obejrzą jakiś materiał tego rodzaju. W tym odcinku nie odpowiem na pytanie, czy to dobrze, czy źle, bo z jednej strony wydaje się to grubą przesadą, a z drugiej, jak weźmiemy na przykład togiego siejącego toksyczny przekaz, albo całą masę nastolatków na bombie napinających się w internecie, to taki zakaz może wydawać się uzasadniony. Nie będę tego rozstrzygać, natomiast skupimy się na faktach, które niestety mogą okazać się śmiertelne w skutkach dla branży. Postaram się też po kolei opowiedzieć o czynnikach, które wspólnie tworzą skuteczną przeciwwagę do dalszego rozwoju fitnessu. Natomiast możecie dać znać w komentarzach, jeśli chcielibyście zobaczyć osobny materiał, w którym przeanalizuję, czy tego rodzaju ban wobec fitnessu na YouTubie to dobry pomysł. Głównym partnerem kanału jest KFD. Dzięki temu możesz kupić najlepsze suplementy taniej, z kodem rabatowym stalowy. Na pytanie, czy ten najnowszy zakaz jest w stanie doprowadzić branżę do upadku, powinniśmy sobie odpowiedzieć poprzez dogłębną analizę największego jak do tej pory kryzysu, z jakim fitness musiał się mierzyć. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest całe mnóstwo, ale najpierw zaczniemy od momentu, w którym wszystko się zaczęło, to znaczy od pandemii COVID-19. To jak duży impact wywołała na branżę jest chyba oczywiste dla każdego, ale prawdziwe wrażenie robią dopiero konkretne liczby. Szacuje się, że przez pandemię pracę straciło około 500 tysięcy pracowników z branży, natomiast 58% trenerów doświadczyło spadków. Spokojnie nie denerwuj się. Mam na myśli jedynie spadki zarobków, a to zdecydowanie mniejsze nieszczęście. Najlepszym dowodem na to, jak druzgocące były skutki COVID-u dla branży fitness, może być fakt, że legendarny Gold's Gym, w którym swego czasu trenowała cała śmietanka złotej ery kulturystyki z Arnoldem na czele, musiał ogłosić bankructwo. I koniec końców zostało wykupione przez niemiecką korporację RSG Group, mającą w swoim portfolio m.in. markę Macfit, czyli największą sieć siłowni w Europie. Pozostając dalej w temacie pandemii, wszyscy dobrze pamiętamy, że w okresie lockdownów wiele klubów fitness przerwało działalność. 60% siłowni w Stanach Zjednoczonych i 50% w Europie było zamkniętych przez co najmniej kilka miesięcy. Natomiast 22% siłowni na całym świecie było zamkniętych na stałe. Cała masa fanatyków aktywności fizycznej musiała poszukać alternatywnych rozwiązań, takich jak na przykład bieganie czy trening na świeżym powietrzu na sprzęcie ogólnodostępnym. Zwłaszcza trening w domowych warunkach zaczął cieszyć się ogromnym powodzeniem, gdyż w trakcie pandemii liczba wyszukiwań w Google haseł typu trening w domu wzrosła od 6,9 do 36,2 dziennie. Ponadto według danych z po raportów w okresie pandemii w latach 2020 i 2021 sprzedaż sprzętu do ćwiczeń w domu wzrosła aż o 170%. Po tym jak pandemia się skończyła, a branża wróciła do normalnego funkcjonowania, wiele osób mogła zrezygnować z kupowania karnetu najzwyczajniej w świecie, obawiając się o własne zdrowie. Co więcej, duża grupa ludzi, która zmieniła swoje przyzwyczajenia treningowe w trakcie pandemii, mogła już nie odczuwać potrzeby powrotu na siłownię i została przy nowym modelu trenowania, co również potwierdzają statystyki. Aż 59% Amerykanów deklarowało, że nie planuje przedłużyć członkostwa po pandemii, a 60% rozważało całkowite jego anulowanie. Ponadto COVID odcisnął swoje piętno na branży w jeszcze jeden sposób mniej oczywisty. Przez pandemię wielu pracodawców wprowadziło model pracy zdalnej do swoich firm. I co za tym idzie, pracownicy, którzy kiedyś zaraz po wyjściu z budynku, swojego miejsca pracy położonego często w centrum miasta, jechali do pobliskiej siłowni, natomiast po pandemii część osób po prostu mogła zrezygnować z treningu na siłce, skoro i tak pracuje w domu. Kolejnym również nie tak oczywistym echem pandemii są rosnące koszty życia po jej zakończeniu. Słowo inflacja było już odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki i doskonale zdajemy sobie z niej sprawę. Chyba nawet doszło do tego, że pierwsza lepsza spotkana osoba popijająca piwo przed sklepem monopolowym będzie wiedziała o co chodzi i być może będzie w stanie wyrecytować z pamięci definicję inflacji. Mimo ogólnego przyzwyczajenia do tego zjawiska, wiele osób mogło zrezygnować z zakupu karnetu po pandemii, gdyż pozostałe koszty życia były zbyt przytłaczające. Ponadto, według raportu przedstawionego w filmie Amerykańskiego Instytutu Badającego Stan Branży Fitness w 2022 roku, wykazano, że cena karnetu w USA wzrosła średnio o 8%. Może się wydawać, że to niezbyt powalająca zmiana, ale gdy weźmiemy pod uwagę ogólny wzrost kosztów życia, o którym wspomniałem wcześniej, ciut droższy karnet na siłownię może nie znaleźć swojego miejsca w domowym budżecie wielu rodzin. Oczywiście to nie koniec konsekwencji COVID-19 dotykających branżę fitness. Przez okres pandemii temat zdrowia i skutecznego zadbania o nie był wałkowany dosłownie wszędzie, co sprawiło, że w jakim stopniu mogła zwiększyć się świadomość ogółu społeczeństwa które zaczęło przywiązywać większą wagę do holistycznego podejścia do zdrowia, nie wykluczając zdrowia psychicznego. Według jednego z badań przeprowadzonego w 2021 roku, 61% Amerykanów potwierdziło, że bardziej skupia się na zdrowiu psychicznym, jak i ogólnym dbaniu o siebie. Oczywiście, to nie musi wprost oznaczać, że ci sami ludzie zrezygnowali z treningów na siłowni. Jednak przeniesienie środka ciężkości swoich zainteresowań z dźwigania ciężarów na ogólne dbanie o swoje zdrowie mogło sprawić, że ci sami ludzie, którzy wcześniej bez wahania kupowali karnet na siłowni, teraz zastanawiają się, czy jest im to w ogóle potrzebne. Kolejnym zjawiskiem, w którym możemy upatrywać przyczyny zachwiania się w posadach branży fitness, jest z tego rodzaju brak autentyczności, który na dłuższą metę zniechęca ćwiczących do dalszego brnięcia w rozwój swojej sylwetki. Wielokrotnie wspominaliśmy na kanale o szkodliwym zjawisku wyidealizowanych standardów dobrej formy, które szturmem zaczęły podbijać media społecznościowe. Jest tego bardzo dużo, i niestety coraz więcej osób może czuć się oszukiwanych przez fałszywych naturali, promujących nieosiągalne na sucho standardy. Według jednego z raportów opublikowanego w artykule The Dark Side of Fitness. Aż 53% użytkowników mediów społecznościowych uważa treści w branży fitness za przesadzone i nierealistyczne. Z tego zjawiska wynika również kolejna przyczyna, to znaczy idea posiadania perfekcyjnego ciała wywołuje uczucie presji na wielu trenujących, co koniec końców może zniechęcić, gdy takie osoby po kilku latach ćwiczeń nie osiągną potężnej masy mięśniowej z maksymalnie 10% ilością tkanki tłuszczowej w organizmie, a to wszystko osadzone na ramie kostnej, przypominającej literę V. Jeszcze trudniej mają kobiety, gdyż kulturowo to zwykle ich dotyczy większość stereotypów odnośnie odpowiedniego wyglądu, co zresztą ma potwierdzenie w badaniach. Jedno z nich wykazało, że 70% ankietowanych kobiet i 40% mężczyzn czuje dużą presję, by mieć idealne ciało, a nadmierna presja, jak wiadomo, może w konsekwencji prowadzić do frustracji, od której już tylko krok do odpuszczenia sobie dbania o siebie. Kolejną z przyczyn może być również zbytnie zachuśnięcie się zdrowym stylem życia przez niektórych nowych członków tego środowiska. Zapał początkującego jest w porządku, jeżeli tylko jest wykorzystywany z głową i odpowiednio ukierunkowany. Chęć zbyt szybkiego progresu sylwetkowego, jak i siłowego, może doprowadzić do równie szybkiego wypalenia się przy pierwszym przestoju. Wielu początkujących w pierwszym miesiącu treningu bardzo szybko poprawia swoje wyniki. Każdy, kto zaczynał, zna to uczucie, kiedy bez konkretnego planu i przygotowania zalicza się duży progres. Jednak jest to efekt krótkotrwały, co w konsekwencji może doprowadzić do zderzenia się ze ścianą, gdy te magiczne chwile miną. Bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego bardzo łatwo jest to nieodpowiedzialny trening, który może przysporzyć więcej problemów niż potencjalnych korzyści. Według badania z 2021 roku 54% osób, które rozpoczęły intensywny plan treningowy, przerwało w ciągu 3 miesięcy. Natomiast aż 70% zrezygnowało po 6 miesiącach. Jako główne przyczyny podając kontuzje lub wypalenie, które mogły być spowodowane nieodpowiednim planem treningowym i w konsekwencji zatrzymaniem się w drodze do progresu. Mniej oczywistą przyczyną upadku fitnessu paradoksalnie może być zbyt szybki wzrost popularności takiego stylu życia, co spowodowało dosłownie wysyp kanałów o tematyce sportowego lifestyle'u i pojawienia się całej masy kolejnych fit influencerów, którzy często robią dosłownie identyczny content, bo i tak znajdzie się grono odbiorców gotowe zostawić lajka. Prowadzi to m.in. do powielania się treści. Co gorsza, skoro każdy, kto chociaż trochę wybił się swoją sylwetką ponad przeciętność, może tworzyć kontent wokół fitnessu, to oznacza, że wszelkiego rodzaju porady mogą być nierzetelnymi, niskiej jakości powielanymi przez różnego rodzaju pseudoekspertów z branży, którzy wiedzę na temat sportów siłowych i sylwetkowych znaleźli w swoim pierwszym pudełku kreatyny. Według jednego z badań mniej niż 20% influencerów fitness, będących w grupie kontrolnej, miało jakiekolwiek oficjalne papiery trenerskie. Możliwe, że dużo niedorzecznego kontentu tworzonego przez przypadkowe jednostki, plus mielenie tych samych treści przez wszystkich pozostałych spowodowały zmęczenie się użytkowników i niechęć do dalszego śledzenia środowiska fitness. Z gwałtownym wzrostem popularności branży wiąże się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wzrost konkurencji i tzw. fragmentacji rynku fitness. To zjawisko nie dotyczy tylko mediów społecznościowych i wysypu influencerów. Według raportu z 2021 roku liczba aplikacji o tematyce fitness wzrosła o 80% w latach 2019-2021. Oprócz tego jest jeszcze jeden czynnik, którego nie powinno się ignorować. Ludzie mają tendencję do nudzenia się pewnymi zjawiskami i szukania innych, nowych bojców. Ci, którzy pokochali trening szczerym uczuciem zostali na dłużej, ale ci, dla których była to tylko chwilowa przygoda, mogli zmienić swoje zainteresowania i przenieść swoje skupienie w zupełnie inne rejony. Przykładowo, według danych z raportu z 2022 roku, zainteresowanie treningami z własną masą ciała wzrosło o 90% względem poprzedniego roku. Podobny impact, co moda na kalistenikę, mogły wywołać nowe technologie, które sprawiają, że trening wykonany w domu może być wyjątkowo ciekawym doświadczeniem. Na szczęście w ostatnim roku branża fitness zaczęła odżywać i odnotowała nawet niezły wzrost wartości, bo w 2023 jej globalny przychód wyniósł 96,7 miliarda dolarów, co daje skok o 7,7% względem roku poprzedniego. Te dane z pewnością napawają optymizmem, lecz faktem jest, że mimo dobrych wyników, fitness zalicza ogromny spadek wiarygodności. A to w dużej mierze za sprawą spaczonych standardów kreowanych głównie przez fałszywych naturali i toksycznych bombowców zatruwających umysły młodych ludzi. Być może nowe restrykcje YouTube'a to tylko początek równi pochyłej w dół, a największy cios w branży dopiero przed nami. Natomiast wydaje się, że jeśli nawet COVID całkowicie jej nie pogrzebał, to i żadnym internetowym zakazom nie uda się tego dokonać. Ciężko to rozstrzygnąć, ale wydaje się, że tak długo jak będą prawdziwi Zajewkowicze wysiłku fizycznego, tak długo fitness będzie trwał gorszej lub lepszej kondycji. To był stalowy szok, a teraz do następnego.